najlepsze na świecie intensywnie czekoladowe, aksamitne i kremowe babeczki z kremem czekoladowym. Długa nazwa. Cześć! Tu Karolina z bloga Savory or Sweet. Witajcie ponownie na moim kanale. W końcu nadszedł ten czas, że mam dla Was kolejny przepis, na który naprawdę już bardzo długo czekaliście. Jest to przepis naprawdę wyjątkowy. Jest to w sumie połączenie dwóch przepisów. Są to babeczki z kremem bardzo intensywnie czekoladowym. Krem intensywnie czekoladowy jest aksamitny i wyśmienity. Smakuje jak prawdziwa gorzka czekolada, mimo że nie ma tam gorzkiej czekolady. To wszystko za sprawą nieśmiertelnego i zawsze kochanego i najlepszego awokado. Wiem, że to może zabrzmieć trochę dziwnie, ale osoby, które znają pomysł na czekoladowy krem z awokado, pewnie sobie wyobrażają, że te babeczki muszą być fenomenalne. Jest to połączenie dwóch przepisów z mojego bloga. Spód jest to ten sam spód, który znajduje się w przepisie na ciasto milionera, a krem czekoladowy to jest ten sam krem, który znajduje się w przepisie, którego jeszcze nie mam na moim kanale na YouTubie, ale jest to jeden z najbardziej popularnych przepisów z mojego bloga. Jest to intensywnie czekoladowy tort z awokado. Wszystko Wam podlinkuję poniżej, no a zaraz Wam pokażę przepis, czyli po prostu połączenie tych dwóch rzeczy w jedną całość. No dobra, więc chodźcie ze mną do kuchni i pokażę Wam, jak je zrobić. Na początek obierz awokado. Bardzo ważne jest to, aby Twoje awokado było bardzo, bardzo dojrzałe. Jeśli będzie ono twarde, nie nada się niestety do tych babeczek. Przerzuć je do blendera, a następnie dodaj syrop klonowy lub z agawy. Ja dodałam miks. Zblenduj na kremową i jednolitą masę. Ważne jest to, by była ona jak najbardziej kremowa, jak jest to możliwe. Nie szczędź więc na czasie. Gdy awokado będzie aksamitne, dodaj kakao i ponownie zblenduj. Następnie dodaj stopiony olej kokosowy, odrobinę olejku waniliowego, sól oraz rozpuszczoną w minimalnej ilości wody kawę rozpuszczalną. Może też być to zaparzone espresso. Zblenduj ponownie, aż uzyskasz jednolitą i kremową, aksamitną konsystencję. Ja moją masę przełożyłam do miski i włożyłam do lodówki na kilka godzin, by stężała. Po tym czasie będziemy przygotowywać spód, dlatego umieść w garnuszku olej kokosowy oraz syrop klonowy lub z agawy, tak samo dowolnie. Dodaj również odrobinę wody, sól oraz olejek waniliowy. Wszystko dokładnie wymieszaj, aż się rozpuści. Następnie dodaj połowę mąki owsianej, dokładnie wymieszaj i podgrzewaj na małym ogniu. Gdy masa zacznie robić się gęsta, dodaj drugą połowę mąki owsianej i ponownie wymieszaj. Masa powinna być plastyczna jak ciastolina, ma być elastyczna, miękka i łatwa w formowaniu. Potrwa to kilka minut, następnie odstaw Twój spód do lekkiego ostudzenia i podziel na 12 równych części i to będzie spód naszych babeczek. Następnie wysmaruj olejem kokosowym formę do babeczek i umieść paseczki papieru do pieczenia, tak by można było je łatwiej wyjmować. Wylep dokładnie i równomiernie każdą foremkę i umieść w lodówce lub zamrażalniku na jakiś czas. Gdy spody będą już twarde i będzie możliwe ich wyjęcie, wyjmij i przełóż do papierowych papilotek. Takie babeczki możesz również zrobić w silikonowych foremkach do babeczek. Wtedy nie musisz wkładać paseczków z papieru do pieczenia i będzie łatwiej je wyjmować, aczkolwiek ja obecnie akurat nie posiadałam takich silikonowych foremek do babeczek, dlatego użyłam normalnej metalowej formy.
Gdy już wyciągniesz wszystkie spody babeczek i przełożysz do papierowych papilotek, tak by ładniej wyglądały i nie przywierały, przełóż Twój krem, który powinien być już bardzo gęsty i zwarty, do rękawa cukierniczego, by przepięknie wycisnąć krem w Twoich babeczkach. Możesz również nałożyć krem łyżką, aczkolwiek nie będzie on wyglądał tak efektownie. Nie zapomnij, by zawiązać koniuszek Twojego rękawa cukierniczego gumką lub jakimś zaciskiem, by krem po prostu nie wyszedł Tobie z drugiej strony. Gdy wyciśniesz już krem do wszystkich babeczek i będą one wyglądały podobnie jak moje, możesz górę udekorować ulubionymi posypkami lub, tak jak w moim przypadku, pokruszonymi i posiekanymi orzechami laskowymi. Babeczki umieść na jakiś czas w lodówce. Według mnie te babeczki są najlepsze na drugi dzień, dlatego zrób je dzień wcześniej, przed tym jak planujesz je serwować i jeść. Ciasta z awokado mają to do siebie i takie kremy z awokado, że są lepsze na drugi lub nawet trzeci dzień. Dlatego naprawdę warto jest przygotować taki deser odpowiednio wcześnie. Babeczki są naprawdę fenomenalne i z pewnością zaskoczą Twoich bliskich. Mam nadzieję, że wypróbujesz ten przepis, ponieważ naprawdę jest bardzo szybki i po prostu fenomenalny. Dobra, to wszystko na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Cieszę się, że jesteście ze mną po mojej dość długiej przerwie. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, jeśli przepis się Wam spodobał, jeśli go wypróbujecie, i dajcie znać, czy może wypróbowaliście do tej pory moje ciasto z awokado lub właśnie ciasto milionera, które wykonałam w kuchni Lidla. Nie zapomnijcie, by dać łapkę w górę, jeśli podobał Wam się ten film. Zasubskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, ponieważ będzie tutaj bardzo słodko, ale nie tylko słodko, czasem też również słono, ale przepysznie, wegańsko i zdrowo. Nie zapomnijcie, by wejść na mojego Facebooka i Instagrama, gdzie regularnie wrzucam jakieś zdjęcia, posty, można się dowiedzieć, co u mnie słychać. Możecie zapisać się do darmowego newslettera. Możecie kupić mojego e-booka. Wszystko Wam na dole podlinkuję. I dajcie znać w komentarzach, jaki przepis chcielibyście, bym dla Was zrobiła. Ruszamy na nowo z cyklem wyzwań. Jestem gotowa, by podjąć jakieś niesamowite wyzwanie. Tak więc pomysł, który będzie miał najwięcej łapek w górę, w sensie komentarz, który będzie miał najwięcej łapek w górę, wygra. I wtedy wykonam taki przepis, podejmę się wyzwania. Nie musi być to koniecznie słodkie, może to być coś słonego, wegańskiego, nieważne, obojętnie co, przyjmę wszystko, wezmę to na klatę. Więc komentujcie, lajkujcie komentarze innych i zobaczymy, co z tego wyniknie. Czas na kolejne wyzwanie. Jestem gotowa. Let's go. Do zobaczenia. Pa.